Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest poniedziałek, 12 sierpnia. Zaczynamy. Dzisiejszy dzień nie należał do najłatwiejszych, pomimo tego, że w pracy szło mi całkiem dobrze, dużo rzeczy zrobiłem, też pouczyłem się troszkę, to czułem takie fizyczne zmęczenie, ponieważ wczoraj nie mogłem za bardzo zasnąć, w nocy wierciłem się. Źle spałem, krótko spałem. Nie wiem za bardzo na razie dlaczego, nie potrafię znaleźć przyczyny, ale wydaje mi się, że raczej z powodu temperatury i duchoty, która panowała na zewnątrz. I dzisiaj podczas dnia też było dosyć gorąco i duszno, co mocno przeszkadzało w funkcjonowaniu. I kiedyś nawet padło takie pytanie na Facebooku, jak ci, którzy pracują w domu, radzą sobie z upałami, ponieważ no, nie każdy ma ten komfort posiadania klimatyzacji w domu. Biura na ogół, a już większość jest wyposażona w klimatyzację, natomiast no, nie każdy w domu ma to urządzenie, a nawet jeśli ma to gdzieś w sypialni, a nie w pokoju, w którym się pracuje na co dzień. Można sobie no, na wiele sposobów radzić. Radzę sobie w ten sposób, że biorę zimne prysznice co jakiś czas, co 2 godziny, co 3. Taki zimny prysznic mocno mnie odświeża i schładza moje ciało i też obmywa z tego potu, który się w międzyczasie wydobył z mojego organizmu. No i dodatkowo piję dużo wody z odrobiną soli himalajskiej. Natomiast nie piję wody zimnej, tylko takiej pokojowej temperaturze. Woda zimna wcale nie jest taka dobra dla organizmu, ponieważ i tak organizm ogrzewa tą wodę, powalaniu go do gardła, do żołądka. Woda tam jest ogrzewana do temperatury ciała, czyli do tych 36 stopni. I zamiast organizm przeznaczać energię na trawienie, to przeznacza ją na podgrzanie tej wody, więc w tym wypadku to trawienie jest dużo gorsze. A tutaj szczególnie, jeżeli popijamy jakiś posiłek zimną wodą, no to nie jest to dla nas wskazane. Dzisiaj dodatkowo zainstalowałem sobie aplikację Zdrowe Zakupy. Już kiedyś słyszałem o tej aplikacji, ale jakoś nie wzbudziła dużego zainteresowania u mnie. Natomiast dzisiaj przeczytałem kolejny artykuł, gdzieś rzuciło mi się to w oczy i postanowiłem wypróbować tę aplikację. Aplikacja ta pokazuje, jakie składniki ma dany produkt po zeskanowaniu kodu kreskowego tego produktu. Bardzo szybko możemy się dowiedzieć, jakie przede wszystkim złe czy niekorzystnie wpływające na człowieka składniki dany produkt posiada, czyli te wszystkie E, które podane są w takiej formie słownej, tak? Plus jeżeli na to klikniemy, no to jest informacja na temat tego składnika, w jaki sposób on na nas wpływa, jaki ma swój znak E. Dodatkowo aplikacja pozwala na szybkie znalezienie, powiedzmy, zdrowej alternatywy, tak? Czyli produktu bardzo podobnego, który w składzie nie ma żadnej chemii, żadnych niepożądanych składników. Produkty, w których się znajdują w tej bazie, możemy sami modyfikować, możemy też dodawać nowe produkty, jeżeli jakiegoś nie znajdziemy. Możemy też zdefiniować składniki, na które jesteśmy w jakiś sposób uwrażliwieni, tak, uczuleni. Wtedy aplikacja zaalarmuje nas, jeżeli w danym produkcie znajduje się taki składnik. Także myślę, że tutaj bardzo ułatwi mi zakupy. Znaczy, czy ułatwi? No zobaczymy. Mam nadzieję, że bardziej sprawnie, szybciej będę mógł te produkty wybierać, ponieważ często no, wczytuję się w ten drobnym maczkiem napisany skład i analizuję go, a tak będę miał
szybciej podane, co tam takiego niedobrego w tych produktach się znajduje. A jutro jadę do sklepu na zakupy, także zrobię pierwszy test i zobaczę, jak ta aplikacja się sprawuje. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!